Jedni trenują grę na gitarze, inni piłkę nożną. Oni trenują życie. Osoby chore intelektualnie na co dzień muszą stawać twarzą w twarz z własną chorobą i swoimi ograniczeniami. W tym, aby było im łatwiej stawiać czoła zadaniom dnia codziennego, służy mieszkanie treningowe. To właśnie tutaj osoby chore po prostu uczą się życia. Samodzielne pranie, sprzątanie i gotowanie, to co dla jednych jest chlebem powszednim, im sprawia nie lada trudność. I choć są już po 20, to ciągle wszystkiego muszą uczyć się krok po kroku. Małgosia musi opłukać, no trochę to opłukać się pod wodą. Osoby chore intelektualnie życia uczą się w specjalnym mieszkaniu treningowym. To od kilku lat funkcjonuje przy Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim. To mieszkanie treningowe ma służyć takim zajęciom bardzo zbliżonym do tego, co przeżywamy w życiu codziennym. Wspólnie chodzą na zakupy, układają jadłospis, gotują, zmywają, piorą i prasują. I choć jest jak w domu, to mieszkanie ich domem nie jest. Rozwiązujemy takie różne zadania na mieszkaniu treningowym, takie współpracować. Czasami pani nam każe jakieś pytanie, to opowiadamy właśnie własne rzeczy, co możemy robić. Gotujemy, sprzątamy, odkurzamy. Czego się nauczyłeś, będąc tutaj? No, odkurzania, mycia podłogi, obierania ziemniaków. Takich różnych rzeczy. Podopieczni uczestniczą w tygodniowych cyklach zajęć. Podczas każdego z cykli spędzają w mieszkaniu treningowym 8 godzin dziennie. W ciągu roku udaje im się skorzystać z mieszkania treningowego około 3 razy. Już po tych kilku pobytach tutaj widać efekty. Zmiany w funkcjonowaniu widać bardzo szybko. To są uczniowie dojrzali, właściwie to są w większości dorosłe osoby. Ale zmiany w funkcjonowaniu są widoczne bardzo szybko poprzez właśnie te treningi, które wykonujemy w mieszkaniu treningowym. Rodzice absolutnie byli szczęśliwi i pochłonięci tym wszystkim, co obserwują, jakie zmiany obserwują u swoich dzieci. Jedna z mam tłumaczyła nam, i to zapamiętam na długie lata, że po tych treningach w tym mieszkaniu jej dziecko nie mówi, że je zupę, tylko nazywa, że jest to rosół z makaronem, z kalafiorem i z pietruszką. Pod okiem trenera osoby niepełnosprawne mogą zdobyć i doskonalić nowe umiejętności. Róbcie jak uważacie. Nie ma tutaj ocen, bo efekty treningów weryfikuje samo życie.